Dobra, minął owocny dzień, dużo się działo, dużo zwycięstw dla Polaków, między innymi tutaj mój lokator zajął trzecie miejsce w Rookie Battle, taki piękny puchar dostał, taki piękny medal dostał. Wszystko za sprawą magicznego kafusa. Ten kafus jest niesamowity. Guess we were born for each other. Here to make the other cry. W challenge'u mieliśmy prawdziwy festiwal w stylu R i nasz Polak Kondzio zajął drugie miejsce. A jaką piłką Kondzio zajął drugie miejsce w challenge'u? Właśnie tym magicznym kafusem. Kafu. A teraz popatrzcie na to combo, które dało zwycięstwo Kondziowi. Nie dało mu zwycięstwa. Zwycięstwo w drugim miejscu. Kurwa, skatw, ktatw, Achmat. Jak wyciągnąć po skatwie, po trójce kolejną dwójkę? Za pierwszą próbą. I tak, należy to podkreślić, że to było za pierwszą próbą, więc dlatego Kondzio dostał drugie miejsce. Dostał dlatego, że miał magicznego kafusa. Tak. W Iron Manie nasz kolejny rodak Guzik zajął trzecie miejsce. No i jeszcze jedna konkurencja. Mikołaj Kowalczyk zajął czwarte miejsce w Intermediate. Intermediate jest to konkurencja, w której biorą udział osoby, które wylądowały na trzecim miejscu na początkowej fazie eliminacyjnej. A zaś w Rookim biorą udział osoby, które się zapisały na Rookie oraz odpadły na czwartym miejscu w fazie eliminacyjnej. To nie taka faza. To nie odpadły, tylko zajęły czwarte miejsce po prostu. Nie nagrywam jak sobie w gasiach, kurwa. Powiem tak, Paco mnie zainspirował do tej stylizacji, kurwa. Właśnie, właśnie, co jeszcze trzeba podkreślić. Nie wiem, czy to wstawiać tutaj w przebitkach, czy przez to nie zostanie zablokowany film. Wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć w świecie freestylu. Rutyna, która zapadła w pamięci i zapadnie w pamięci wszystkich freestylerów. No myślę, że to podbije internet i tam zostanie. Pierwsza rozbierana scena freestyle'owa. Tak, striptease na żywo, obiecany striptease na żywo. Freestyle'owy. Zięba approved. Tak więc pewien freestyler Paco z Francji przyszedł na scenę ze świńskim ryjem i zaczął się stopniowo rozbierać. No i co? Wszyscy osłupieli, kiedy się rozebrał do całkowicie do naga, bawił się swoim fistaszkiem i robił sobie komba, jego przyjaciel fajnie podskakiwał, powiem wam. Jeszcze grał sobie Solstala, wystawiając do nas cztery litery i jeszcze sobie... Dobra, może ograniczę szczegóły. Ja, mam... ja to powiem tak, ja to podsumuję. To było chujowe i to dosłownie. Do dupy z taką rutyną. Itan podsumował, że jest to największy przegrany w świecie freestyle'owym. Mało tego, po całej tej rutynie nasz Paco wybrał się na przebieżkę wokół bieżni, nago. Zapomniał, że kardio nie zrobił. Nie wiem, czy on przegrał jakiś zakład, nie wiem, czy on jest zdrowy na umyśle, czy to... Czy on wiedział, co robi, czy wiedział, jaką moc ma internet, ale... Ja myślę, że on ma jeden chromosom za dużo. Jak ja. To nie powinno się zdarzyć, naprawdę. Liv, reactions to that routine. Yes. Oh my god. What the fuck? Co jeszcze? Franek nie zaimponował w rutynie. Po raz pierwszy od 3 lat nie jest w finałach rutyn. Mnie się bardzo podobała rutyna Jordana. Świetna była. No i co jeszcze się wydarzyło? Nie, legendarna battle. Luki kontra Brydniar. Boże, co to się działo? Można powiedzieć powrót legendy, bo Łukasz Chwieduk od długiego czasu zmagał się ze złą pastą, jeśli chodzi o turnieje międzynarodowe. Wrócił, miał troszeczkę pod górkę, bo wyszedł na drugim miejscu z grupy i trafił w walce o top 16 na Brydniara. Przestań odbijać, bo to słychać. No i to się działo na tej scenie, to wszystkie osoby na scenie zdarły po prostu swoje gardło. Nie było żadnych dropów, tak pięknie grali. Po battle kilkuminutowe owacje na stojąco. Thank you.
Bryniar nie przeszedł do top 16, Luki jest w pierwszej 16, Bryniar bardzo wcześnie odpadł. Myślę, że to jest coś niesamowitego, chociaż moim zdaniem ja bym postawił na Bryniara, a najchętniej to bym zobaczył dogrywkę. Ale ja się cieszę, że Polak przeszedł dalej. Moim zdaniem ta batla to była batla na miarę finału. Tak. Tegorocznego Super Bowla. No bardzo mi się podobały w ogóle te kminy w Jordanie nowe Bryniara. Bryniar, który jest uważany za najlepszego oporowca na świecie, Luki go zmiażdżył, moim zdaniem, aperem w tej batli. Świetne flow, świetna szybkość, Jezu. Mamy dwóch Polaków w finałach Mistrzostw Świata, bo drugi rok z rzędu Guzik jest top 16 i wreszcie jest troszeczkę inaczej niż rok temu, chociaż dalej, moim zdaniem, słabo, Polaków powinno być więcej w tych finałach. No mamy takich niesamowitych graczy, gdzie są Szymon, Mikołaj, Kura, Michryc, to wiem dlaczego nie ma go, bo ma wesele, więc to zrozumiałe. Gratuluję Michryc i wszystkiego najlepszego. Naprawdę zachęcam wszystkich Polaków, tych bardziej doświadczonych i tych mniej doświadczonych, na przyjazd do Super Bowla. Niech będzie nas więcej, niech większe będzie to community, bo w tym roku było troszeczkę kiepsko, jest nas kilkunastu, a Norwegia jest po prostu świetnie, świetnym zżytem. Zżytem? Zżytem. Z pszenicą. Zżytem. Wróć. Norwegia jest świetnym zżytym społeczeństwem, naprawdę aż się miło patrzy, jest mnóstwo młodych freestylerów, którzy no na pewno zamieszają w przyszłości. Zamieszają? No zamieszają. Myślałem, że chcesz powiedzieć zamierzają. Zamieszają w przyszłości. Co, bigle zamieszają? Tak, na przykład łokciem. No i wychowankowie PWG. Nie no, naprawdę jest dużo młodych zawodników, a gdzie polscy? Polscy młodzi zawodnicy, gdzie jesteście? Gdzie Bractwo Brosów? Przyjeżdżajcie za rok! Jest tylko tu! O! Ten jeden! I ten drugi. I ten drugi! Nawet jeśli nie macie jakiegoś świetnego poziomu, myślę, że Super Bowl to jest świetna okazja, by zebrać doświadczenie, poznać zagranicznych freestylerów. Kurde! No przecież macie na tacy! Czechy, to jest tak blisko, Praga, Liberec, nie wiem co będzie za rok, do Liberca ja mam 1,5 godziny, do Pragi mam 3 godziny. Nic tylko przyjeżdżać, zbierajcie pieniądze i jedźcie. A ja mam wszędzie daleko. Jak zawsze. Ale słuchajcie, patrzcie, ci Latinoamerykanie muszą lecieć samolotem, albo pływać. Jechać samolotem. Pływać łodzią przez morze, a my mamy pod nosem to. Przyjeżdżajcie, naprawdę. Trzeba troszeczkę tę polską gwardię wzmocnić, no. No dobra, idziemy na Night Gym, pokażę wam, jak wygląda raj na ziemi. Morał jest taki, z tego wszystkiego, że zapamiętajcie wszyscy, nie jeździcie rowerem po balkonie.